85% Urugwajczyków pija yerba mate każdego dnia. 10 kg to jest ilość, którą każdy Urugwajczyk wypija rocznie. Ile produkuje się yerba mate w Urugwaju? W ogóle. W naszym subiektywnym przeglądzie marek yerba mate zapraszamy dzisiaj do Urugwaju, Canarias. Czajnikowy.pl. Trudno mówić o urugwajskiej yerba mate, no bo tak jak powiedziałem, nie produkuje się tam jej. Urugwaj teoretycznie mógłby to robić, ale z racji tego, że kraj jest mały, no i ziemi też nie za wiele, trzeba było miejsce zająć uprawami innymi, trzeba było produkować jedzenie, trzeba było zacząć się zajmować poważnym rolnictwem. Tymczasem yerba mate można sobie ściągać z innych krajów, przykładowo właśnie z Brazylii. W Brazylii produkuje się bardzo dużo yerba mate, najwięcej yerba mate na świecie, najwięcej się jej też sprzedaje i produkuje się dla każdego, kto by chciał. No i Urugwajczycy praktykują po prostu ściąganie yerba mate z Brazylii najczęściej, ale marka Canarias sama robi w Brazylii yerba mate i przywozi do siebie. Jest to blend. Robi się tam w kilku miejscach, w Santa Maria, w Paranie, Rio Grande do Sul, także jest to blend brazylijski, robiony na potrzeby urugwajskie, czyli w stylu urugwajskim, czyli możecie spotkać coś takiego jak urugwajskie cięcie, czyli właśnie yerba mate wygląda w ten sposób. Jest bardzo drobna, czyli liście są cięte po urugwajsku. Co to daje? No to, że to jest dość mocna yerba mate. Jest dużo pyłu, listki są bardzo małe, badyle też są małe, wszystko jest tam małe, ale nie jest to taka typowo brazylijska yerba mate, zmielona na proszek, którą trzeba pić przez bombę i jest to trudne i skomplikowane i ona jest taka świeża, roślinna. To jest taka yerba, która jest, rzekłbym, w połowie drogi między Argentyną a Brazylią, czyli właśnie jest drobniejsza, jest świeższa, ale jednak jest liściasta, da się to pić normalną bombiją, jest to trochę trudniejsze, ale w sumie łatwe, no nie jest to niewykonalne. Jest to yerba mate pobudzająca, no kofeiny jest dużo. Ale dość o tym, więcej o samej marce niestety się nie udało znaleźć, ponieważ oficjalna strona Canarias jest dość oszczędna. Nie mówią tam ani kto tę firmę założył, ani kiedy, jakie są tradycje. Jest kilka takich haseł, jaka jest tam misja, czym jest yerba mate, gdzie się produkuje, co daje człowiekowi, no i po co to robimy, jak to robimy, ale tak ogólnie to nie wiemy za wiele o tym Canariasie. Poza tym, że no, siedziba jest w Montevideo, czyli jest to generalnie urugwajska firma, ale większość tej firmy jest właśnie w Brazylii. To ciekawe, w ofercie Canarias znajdziemy nie tylko taką żółciutką jak ta, ale mamy również wyselekcjonowaną, mamy ziołową, mamy też, uwaga, z herbatą. I to nie tylko tak z herbatą zieloną, jak przywykliśmy, bo herbata zielona i imbir właśnie w tym Canariasie jest, ale jest też z herbatą czerwoną, więc trzeba by spróbować. Tak czy siak herbata to też jest gałąź produkcji Canarias. Znajdziemy, właściwie nie znajdziemy, bo u nas nie ma, ale na rynku w Urugwaju jest po prostu herbata Canarias, która jest robiona również poza granicami Urugwaju. Ściągana jest przykładowo czarna z Azji i z Argentyny. Jest znowu blend, także ciekawostka. U nas pewnie smakowałoby to inaczej, ale mają zieloną, czerwoną, stąd Canarias parzą co się da. Czy ja to mogę polecić? Tak, ale nie każdemu, ponieważ smak jest dość specyficzny. Jest to smaczna, orzeźwiająca, taka przyjemnie lekka, pobudzająca yerba mate, ale jest trudna, jest pylasta. My tego nie lubimy. Wielu z Was szuka yerba mate takiej bez pyłu. Na pewno nie jest to coś dla początkującego,
ale zauważcie, jak ktoś początkujący powinien skosztować różnych yerba mate. No i jeżeli chcemy skosztować każdego kraju, w tym i Urugwaju, no to prawdopodobnie sięgniemy po Canarias, bo jest to najpopularniejsza, najbardziej znana i najszerzej dostępna urugwajska yerba mate. Jak smakuje? No, ma taką nutkę kakao, ma nutkę takiego chleba słodkiego, jest dla mnie może nie tak bardzo roślinna, jak można by się spodziewać po zapachu, bo ona pachnie już tak dość brazylijsko, więc myślelibyśmy, że tutaj będzie taka jakaś skoszona trawa, jakieś świeże liście, a tutaj nie. Jest więcej tego siana, jest trochę słomy, jest to takie całe zbalansowane, także pyszna. Ja ją lubię, ja ją polecam. Muszę Wam powiedzieć, że szukając więcej informacji na temat samej firmy, nie mogąc znaleźć na ich stronie, ani na jakichś innych stronach, zacząłem przeglądać również jakieś blogi różnych osób pijących yerba mate i bardzo mnie rozśmieszyło, ponieważ jeden z blogerów napisał, że ta yerba mate smakuje jak samochód zaparkowany gdzieś na stepach, ponieważ jest trochę pyłu, jest trochę siana, ale jest też guma, skóra nagrzana i lekka spalenizna gdzieś tam z dymu. No i faktycznie, no, nie powiem, żebym czuł tu gumę, ale tak, jest lekko skórzana, lekko dymiona, ale jest też taka, no, gdzieś no, sianowata. No ale czy auto na stepach? W każdym razie bardzo fajny, malowniczy opis. To wszystko na ten temat. Piszcie do nas, czy pijacie, czy lubicie, czy cenicie, jak w ogóle wypada u Was urugwajska yerba mate, ponieważ to nie jedyna, jaką możecie dorwać. I do zobaczenia na czajnikowy.pl.